Cześć! Dziś wybierzemy się na trekking z Przełęczy Wyżnej przez dział Rawki aż do Krzemieńca, gdzie znajduje się trójstyk trzech granic – Polski, Ukrainy i Słowacji. Zapraszamy! Wyruszamy z widokowego parkingu na Przełęczy Wyżnej. Początkowo trasa wiedzie przez las, ale po niecałej godzinie wychodzimy na pierwszy bieszczadzki szczyt. Na szczycie działu zmieniamy szlak na zielony i kierujemy się grzbietem w stronę Małej Rawki. Trasa jest bardzo urokliwa. Prowadzi przez krótkie odcinki lasów i malownicze polany. Po przyjemnej wędrówce dochodzimy do Małej Rawki, skąd rozlega się wspaniały widok na Połoniny. Nasyceni widokami udajemy się w dalszą wędrówkę w kierunku Wielkiej Rawki. Trasa nie jest zbyt długa ani trudna, więc po krótkim trekkingu dochodzimy do szczytu, gdzie robimy dłuższą przerwę. Przed nami cudowne bieszczadzkie widoki, które roztaczają się aż po horyzont. Podziwiając górski krajobraz, jemy pyszne kanapki, aby mieć dużo sił na ostatnim fragmencie trasy. Szlak na Krzemieniec jest trochę męczący, lecz po 40 minutach, wędrując granicą polsko-ukraińską, docieramy na miejsce. Na szczycie znajduje się granitowy obelisk, na którym widnieje nazwa szczytu Krzemieniec, napisana w trzech językach, z godłem każdego państwa. Trasa przez dział i Rawki to jeden z nielicznych szlaków bez ingerencji człowieka, przez co jest bardzo urokliwy i wyjątkowy. Będziemy tu wracać z miłą chęcią, by podziwiać piękno bieszczadzkich gór.